ze Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Witam Państwa, Robert Bońkowski, zapraszam na wielkie emocje. Groźna trasa chce jednak Jagiellonia. Taras Romańczuk ładnie zauważył Novikovasa. Arvidas Novikovas schodzi do środka. Novikovas! Oj, to ładnie wyglądało! Jeszcze nie koniec! Gol! Karol Świderski chyba! Karol Świderski? Nie, to nie Karol Świderski! To Przemek Frankowski! Proszę Państwa, Jagiellonia prowadzi z Lechem Poznań 1-0! Znowu kąśliwe dośrodkowanie, wybija tam Taras Romańczuk, jeszcze Jeftić będzie zamykał, jeszcze raz próbował dośrodkowania, Christian Grytkier! I co, Marian Kelemen, gol 1-1, zdaje się, że gola strzelił dla Lecha Poznań Tomasz Rone, grający z numerem 4, obrońca Lecha Poznań. Burliga, Novikovas, stracił piłkę Novikovas od autu, Jóźwiak, Darko Jeftić przed polem karnym, Jeftić! Przedłużył jeszcze do Jefticza i gol! Marcin Wasilewski zdobywa gola. No, groźna akcja, Jóźwiak do Grytkiera, Grytkier do Jefticza, Jeftić zauważył niepilnowanego Wasilewskiego, a Wasilewski trochę jak Frankowski, sprzed pola karnego, lewą nogą w stronę dłuższego słupka. No i Marian Kelemen musiał wyciągnąć tę piłkę drugi raz z siatki. Pospiszyli w środku pola, pospiszyli Novikovas, jest Poletanowicz, Świderski! 2-2! Karol Świderski! Brawo! To było to, na co czekaliśmy. Krótkie podanie, Novikovas do Poletanowicza, ten w uliczkę do Świderskiego i Świderski wykorzystał taką podobną sytuację, jaką miał Grytkier. Brawo Karol, kolejna bramka w kolejnym meczu. No i koniec meczu, 2-2, tylko remis w Białymstoku. Jagiellonia dzieli się po jednym punkcie z Lechem Poznań. Słyszymy się w kolejnym meczu Jagiellonii Białystok, słyszymy się w kolejnym meczu Przysłonecznej, dlatego serdecznie jeszcze raz zachęcam, zostawcie subskrypcję, dajcie łapkę w górę i do usłyszenia. Robert Bońkowski, żegnam się z Państwem.